Cześć, widzicie, że wiosna wystartowała, śpiewają ptaki, trawa zaczyna się zielenić. Jesteśmy przed Wielkanocą i chciałem wam dzisiaj opowiedzieć o bardzo ciekawej wielkanocnej tradycji kulinarno-ziołowej, co prawda nie z Polski, ale bardzo blisko. Potrawa, o której będę mówił, to zupa dziewięciu ziół, Neunkräutersuppe. Niemiecka zupa z dziewięciu ziół. Niesamowity pomysł, żeby właśnie użyć dziewięć składników. Do mojej zupy, tak jak tradycja mówi, użyję dziewięciu ziół. W tej zupie będzie to ziarnopłon wiosenny, babka lancetowata, stokrotka, pokrzywa, czosnek niedźwiedzi, mniszek lekarski, sztaw zwyczajny, podagrycznik i gwiazdnica pospolita. Zupa z dziewięciu ziół jest w tej chwili bardzo znana w Niemczech. Ja próbowałem prześledzić jej historię w Niemczech. Dziękuję bardzo profesorowi Dumanowskiemu z Torunia za tutaj pomoc w poszukiwaniu źródeł wśród swoich kolegów po fachu, historyków kuchni w Niemczech. Okazuje się, że tych źródeł nie ma tak dużo. Być może nawet ta zupa nie była jakaś tak bardzo rozpowszechniona w Niemczech przed kilkuset laty, natomiast na pewno ma ona bardzo starą genezę, dlatego że liczba 9 była bardzo ważna właśnie w zielarstwie germańskim. Mamy przecież zaklęcie dziewięciu ziół staroangielskie. Także liczba 9 była ważna w Polsce. Mamy przecież 9 osił, 9 sił. Jest też bardzo ważna w kulturze indyjskiej, a więc mamy tutaj takie staroindoeuropejskie tradycje używania dziewięciu składników jako składników mocy. Więc jest to zupa ziołowa, którą w Niemczech jada się w Wielki Czwartek, nazywany Zielonym Czwartkiem. Ona zwykle nazywa się Neunkräutersuppe, ale też spotkałem się z nazwą pochodzącą z okolic Göttingen, Negensterke, czyli to pierwsze to była zupa dziewięciu ziół, a drugie właśnie taka zupa dziewięciu sił. I na pewno składniki się zmieniały, bo w danym miejscu mogły być inne akurat dostępne. Ja sobie tak wypisałem od osoby, która mi bardzo pomogła w tych poszukiwaniach. Ta osoba to Iza Grotowska z północno-zachodnich Niemiec, z regionu Nordrhein-Westfalen. Czyli północna Nadrenia, Westfalia, i właśnie w jej rodzinie i wśród jej znajomych tą zupę przyrządza się z stokrotki, czosnku niedźwiedziego, babki lancetowatej, podagrycznika, gwiazdnicy pospolitej, zmniszka, szczawiu zwyczajnego. Jeszcze jedno w tej mieszance z Nadrenii Westfalii jest też bluszczyk kurdybanek, ale ja go nie dałem do swojej zupy, bo znalazłem tylko takie właśnie stare liście. Zresztą już i tak miałem 9 gatunków. A także dodaje się, właśnie żeby uzupełnić tych 9 składników, szałwię ogrodową i tymianek. Także jak nie mamy pełnych 9 dzikich, to możemy zawsze coś z ogródka dodać. Natomiast właśnie w tekście na temat tego Negensterka tutaj występują następujące zioła. Brukselka, znaczy warzywo ogrodowe, ale także pokrzywa, jasnota biała, podagrycznik, jakiś sierząbek, ziarnopłon, potem roszpunka, rukiew wodna, ślas i też niektórzy używają mniszka, czyli pewne zioła się powtarzają, takie jak pokrzywa czy podagrycznik. No i tutaj właśnie mamy pokrzywę, tak jak tradycja niemiecka mówi, mamy podagrycznik i mamy tak jak występuje to w tej właśnie westfalskiej tradycji, sztaf oraz gwiazdnica i mniszek i czosnek niedźwiedzi, a także ziarnopłon z okolic Göttingen i babka też właśnie z Westfalii. Także stokrotka też właśnie w tej pierwszej wersji zupy występująca. A więc wszystkie ze 9 składników, które użyję tutaj, są
znane z terenu Niemiec do tej zupy. Ja bym się jednak nie trzymał tego, to ma być po prostu ciekawa zupa, dająca nam energię na wiosnę z 9 składników. Polska ma klimat bardziej kontynentalny w tym roku, w ogóle Wielkanoc jest wcześniej i też zima była długa, więc ciężko mi było znaleźć te składniki. Natomiast może ktoś z Was już ma na przykład jasnotę, może właśnie u niego rukiew rośnie w potoku, może ślazy już wyszły, może bruszczyk kurdybany, którego tu nie ma w składniku, ale bym chętnie właśnie widział, u mnie jeszcze w ogóle nie wyszedł, są tylko stare liście z tamtego roku, podobnie jak babka, która ma tylko właśnie dwa stare listki, znalazłem. Także bym tutaj się nie trzymał sztywno, trzymałbym się tych 9 składników jako takiej magicznej tradycji. Słuchajcie, pierwsza rzecz przy przygotowaniu zupy z 9 ziół to jest podsmażenie cebulki z odrobiną ziemniaków. Ja tu użyłem oleju roślinnego, żeby zachować te wielkopostne tradycje. Użyłem jednej cebuli, pokroiłem ją na 9 kawałków i ziemniaków użyłem też 9, przy tym, że były bardzo małe, więc pokroiłem każdy na 3, a nie na 9 kawałków, jak chciałem. No ale tak wychodzi 3 razy 3 razy 3, czyli 27. Akurat to jest mój pomysł z tym użyciem 9 składników, ale mi się bardzo podoba, żeby wszystko było właśnie po 9. Tą cebulę wrzuciłem wcześniej, lekko się podsmażyła, wrzuciłem ziemniaki, zaraz zaleję je wodą i będą się tutaj lekko dusić i za chwilę wrzucimy zioła. Patrzcie, zupa już gotowa. Tak, taka normalna ziemniaczana zupa z ziołami. Dodałem trochę jeszcze soli i pieprzu. Tu się liczy właśnie ta liczba. Jak będziecie jeść tą zupę albo ją robić, to pomyślcie też o jakichś 9 rzeczach. O 9 przyjaciołach i bliskich, którym trzeba dać siłę. O 9 wrogach, którzy muszą się opamiętać jakoś, niekoniecznie żebyście im źle życzyli. O może 9 chorobach, które wy macie, czy ludzie mają, żeby od was zeszły. Takie rzeczy robiono dawniej właśnie, jeśli robiono jakiekolwiek zabiegi właśnie z 9 roślinami leczniczymi.